za dwa bilety zapłaciliśmy 36 euro. 18 euro za osobę, czyli faktycznie tyle, co zapłaciliśmy za bilet lotniczy z Gdańska do Paryża. No cóż, ale byliśmy na to przygotowani. No i niewątpliwie jednym z największych zabytków Paryża jest łuk triumfalny stojący na placu Charles de Gaulle. Został on zbudowany ku pamięci żołnierzy biorących udział w rewolucji francuskiej oraz wojen napoleońskich. Ma zaledwie 51 metrów wysokości, ale też jest bardzo ciekawym punktem widokowym, więc jeśli nie chcecie wejść na wieżę Eiffla, której czubek już widać z daleka, no to myślę, że łuk triumfalny to będzie też taki fajny punkt, z którego będzie można podziwiać panoramę Paryża. Paryż posiada jeden z najlepiej funkcjonujących systemów metra w Europie, zaraz po moskiewskim, składający się z 16 linii, więc jeśli chcecie gdziekolwiek dojechać, no to metro to jest jedno z najlepszych rozwiązań. No i jest nasza ikona Paryża, wieża Eiffla. Została zbudowana w 1889 roku na wystawę światową. Pole Marsowe jest to park, który się rozciąga za wieżą Eiffla, z którego zazwyczaj najlepiej zrobić zdjęcia. No ale dzisiaj niestety nie ma takiej możliwości. Perfekcyjnych zdjęć nie będzie. Może nie jedną z najważniejszych atrakcji, ale myślę, że też wartą zobaczenia jest Statua Wolności. W samym Paryżu znajduje się aż 5 statui. Tą, którą właśnie podziwiamy, znajduje się na wyspie Łabędziej i jest skierowana w stronę Nowego Jorku. W Paryżu każdy znajdzie coś dla siebie. Aż żałuję, że nie wzięłam swoich rolek. A przed nami most Aleksandra III. Stanowi on symbol przyjaźni francusko-rosyjskiej z XX wieku. I to właśnie tutaj kręcono ostatnią finałową scenę filmu O północy w Paryżu. Do północy nam jeszcze trochę zostało, no ale myślę, że tyle atrakcji przed nami, że o północy skończymy dopiero zwiedzać. Pomnik Płomień Wolności jest pełnowymiarową repliką płomienia dzierżonego przez Statuę Wolności w Nowym Jorku. A od kiedy zginęła księżna Diana właśnie przed wjazdem do tego tunelu, stał się również nieoficjalnie pomnikiem ku jej czci. Wartym zobaczenia jest również plac de la Concorde, znajdujący się w samym centrum miasta.
znajdujemy się właśnie przed wejściem. Nie skłamię, jak powiem, że do najsłynniejszego muzeum na świecie, Louvru, to właśnie tutaj znajduje się ponad 380 tysięcy eksponatów, między innymi Mona Lisa i Wenus z Milo. No i słyszałam, że 80% odwiedzających przyjeżdża tutaj specjalnie, żeby zobaczyć Mona Lisę. No i co po niektórych mogę rozczarować, bo większość czasu jest wystawiona jej kopia, gdyż oryginał jest zbyt cenny. Ale jak będziecie mieć więcej czasu, to zachęcam, żeby przyjechać i jeden dzień spędzić w Louvrze. Kolejnym punktem w Paryżu, który na pewno też trzeba zobaczyć, jest Panteon. Od 1885 roku pełni również funkcję mauzoleum. Znajduje się niewiele grobowców wybitnych osób, m.in. Marii Skłodowskiej, więc myślę, że również warto zobaczyć. Królowa wszystkich katedr, katedra Notre Dame. Jak większość z Was słyszała, niestety w kwietniu 2019 roku doszło do pożaru, w wyniku czego spłonęło aż 2/3 dachu. No ale z tego, co zapewnia prezydent Francji, odbudowa ma się zakończyć w 2024 roku. Jak myślicie o kuchni francuskiej, to przede wszystkim nasuwają Wam się albo żabiełtka, albo wina, albo dobre sery. Natomiast Paryż słynie z makaroników, słynne macarons. Będąc w Paryżu, obowiązkowo musicie posmakować. W Paryżu również warto zobaczyć Bazylikę Najświętszego Serca. A dla tych, co nie wypadają za kościołami, myślę, że i tak warto tutaj przyjechać, bo bazylika znajduje się na szczycie wzgórza Montmartre i jest jednocześnie najwyższym punktem Paryża, skąd można podziwiać przepiękną panoramę na miasto. Moja drobna uwaga, jeśli nie chcecie się spóźnić na lotnisko, to warto naprawdę wyjść wcześniej, bo jak widzicie, kolejki do autobusu są długie.